Siemano przyjacielu, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. W dniu dzisiejszym Bitwa Widza. Bitwa Widza Westiego, który zapodał fajny pomysł na battle i już ją sobie tutaj na Kejsaku stworzyłem. W dniu dzisiejszym również masz zgarnąć Blika albo Paysave'a za 50 zł, jeżeli takowy pomysł napiszesz, zostawisz tutaj łapkę w górę i subujesz ten kanał i ja takową battle z chęcią przeprowadzę. Zostało tutaj mi napisane, żeby obić na standardzie na 3 osoby, więc dobra. Tak też zrobimy, no nie? Nie ma sprawy. Ja co prawda w ostatnim czasie jestem wręcz koneserem. Bitw 2-2. Ale... okej, twórzcie battle jakie tylko chcecie, a ja takowe zrobię. Nie ma najmniejszego problemu. W związku z powyższym na starcie mamy profit. Zaczynamy no niemalże z pole position, a zobaczymy jak to się potoczy dalej. No bo póki co przewaga jest taka niczego sobie. Nie będę tutaj ukrywał, jest dobrze. Death by Kitty też tutaj absolutnie źle nam nie wypadnie. No muszę przyznać, że widz postarał i stworzył dosyć ciekawą battle. Glowsy, skrzynki której bym raczej nie dodał, ale fajnie tutaj zobaczyć. Aha, no i ta skrzynia tutaj mocno zbliża Botanitro, no ale dobra. O kuźwa! No to mnie rozwalili po całości teraz, nie? No to fajnie. No to spoko. O kuźwa, Omegi, to jakieś filtesty od kociarców? Chyba filtesty za 2000 zł. Dokładnie tak. I dobra, no tutaj z nieba do piekła, z piekła do nieba, no bo byliśmy naprawdę w bardzo fajnej sytuacji. Potem oni w sumie trafili w jednym od Fight Lightning Strike'a i Dopplera, a teraz trochę odrobiliśmy. Tylko w międzyczasie jeszcze Nitro trafił dosyć fajnego Ursusa. Sorry, Fuel Injectora oczywiście, tego za 2 koła. Teraz trafia Capybarę, więc jest szansa, że teraz no Nitro jest na wręcz idealnej pozycji, by to zgarnąć, chyba że ostatnie trafienie coś zmieni. Nic nie zmieni ostatnie otwarcie. Więc czem prędzej tworzę taką samą battle. Za 7600 dodaję los. O, wybaczcie. Tak szybko mówię, że aż po prostu tutaj musi być chwilę przerwy. Tymczasem bot Isamu i bot Nope. Zatrzymamy znowu na starcie dosyć dobrze, co jest dosyć ciekawym doznaniem, ale no spoko. I teraz Isamu nas wyprzedzi spokojnie. Stój, co jak ci powiem, że możesz w prosty sposób ze 100 mieć 135, z 1000 1350, innymi słowy 35% więcej. Chodzisz sobie na Pirate Swap, czyli na stronę do wymieniania skinów z gigantycznym bankiem przedmiotów. I jak widzisz, niekomu mają 35% bonus do depozytu. A to jeżeli wejdziesz sobie tutaj i wpiszesz kodzik FIACO. Co więcej, mogę się tutaj pozbyć wielu śmieciowych przedmiotów z mojego eku na rzecz jednego ładnego. Strona kompletnie nie ogarnia naklejek, w związku z czym krafty nie są wliczane. Zapraszam cię bardzo serdecznie na Pirate Swap z kodem oczywiście FIACO. Pamiętajcie oczywiście, że Kejsak jest stroną tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich, jeżeli nie masz 18 lat, no po prostu gestaj kuźwa nie możesz. Tyle w temacie, tyle w temacie. W związku z czym popatrzmy co się jeszcze wydarzy. Isamu i Nope, czy coś tutaj trafią? No, overtake'i, bez szału. Isamu ciągle na prowadzeniu, wyprzedza nas o 5 stów. Spokojnie takie rzeczy się obiło. Na przykład takimi glovesami, fade'ami, dziękuję. I znowu pałeczka lidera w mojej dłoni. Witchcraft. No i to było metle. To byłoby chyba na tyle. Znowu Isamu przejmuje. Jeszcze Nope tutaj dosyć mocno nas nadgonił tym kałachem. No ale spokojnie, kuźwa, to jest Isamu zażarta walka normalnie. Skrzynka za skrzynkę, cały czas się zmienia lider. No i Nope wjechał raz za porządnie. No wjechał kuźwa raz za porządnie. No niby fajny ten Bayonet Autotronic, no ale koniec końców go będę musiał dać, bo średnio wierzę, że teraz 10 koła trafię z Countess Nota. Meduza, nie? Meduza. No Nope tutaj niepozornie, ale gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. No i no dobra. No tak jakby na to nie patrzeć, dzisiejszy budżet został wykorzystany. No tutaj 20 koła poszło na bitwę widza, ale ja w ciebie widzu wierzę, tak? Ja wierzę, że coś tu się jeszcze wydarzy, coś fajnego tu otrzymamy. No i zobaczmy. No i zobaczmy co się jeszcze podzieje. Golden Coil, ok, za 200 zł, w porządku. Duck, George... Hojho, przepraszam oczywiście, George to święce Peppie jest, co ja w ogóle mówię. 430 zł. Mam nadzieję, że tutaj zostanie zastosowany protokół jak poprzednio, gdzie dwóch siebie tam trzeci korzysta i też wyskoczy z jakąś meduską, czy z czymś takim. Jestem jak najbardziej za. To, że teraz nie idzie, spokojnie, nie takie rzeczy się zdarzały, nie takie rzeczy się działy. Hot Rod, i on nie jest trochę warty? Z 2 koła? No właśnie, no właśnie. I dzięki temu już nie jesteśmy aż tak w tyle, zaledwie 600 do lidera. No ale teraz Hot Rod, o kuźwa, bide monster, uchojcho, no dobra. No to, żebym się nacieszył tutaj tym, że wróciłem. Witchcraft, no dobra. Okej, okay, ciekawa situation. In Love za 1200 zł. No Huntsman u Daka najlepszy zdecydowanie. No dobra, no zobaczmy. 2 koła, ostatnia skrzynia. Ursus czy... no nie, 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 nie. No pomimo, że 2 koła kosztuje 20, on też coś trafi, no nie. Gdyby on się zatrzymał, to byłaby szansa, ale 22 tysiące. No widzu, musimy coś sprzedać. Ja oczywiście wierzę. Wierzę w swoją bitwę tego stopnia, że coś tutaj nawet sprzedam. Czy to będzie taki... Taki motylek? Może nie, może coś innego byśmy sprzedali? Tego Ola sobie zostawię, Knighta. Co, Ola Minimalware sprzedamy, bo mam 2, no to jeden akurat może gdzieś tam przejść. O kurde, ale fajna battle. Ty no dobra, zaraz ją sobie oczywiście zarąbiemy, tylko najpierw tutaj bitwa widza musi zostać zgarnięta, no inaczej być nie może. Widzu, czy mogę ją zrobić na 3, na 4?
No nie no, widz kazał na trzech, to ja nie mogę, no. Kurde, normalnie bym zrobił, ale no, widz kazał na trzech, to ja nic nie mówię. Zaraz bym zrobił na czterech i dzięki temu bym zgarnął więcej, tak osobiście czuję. Ale spokojnie, ja się z widzem nie wykucam, tak? Widz mówi, robimy tak, to kuźwa, robimy tak. Immediate Danger, Neon War, Uforca, okej, okay, w porządku. Incendiary, zobaczmy na to. Kałach Asimov, no dobra. Myślałem, że jakiś lepszy chociaż trochę. Field Tested, szału nie ma, nie rozpieszcza nas. Rękawice tymczasem za 4 stówy, okej. Okay. Teraz skrzynka za 8 stów, no dobra. Bajonecik Gamma Doppler, dziękuję so much, 4200 i przewaga już jest dosyć mocarna. Tylko umówmy się, fajnie z tej przewagi, ale tak średnio daje w tej battle, no. Wcześniej no to każdy miał po 7, po 8 koła, teraz ja mam 5 i prowadzę, oni mają po 1000, po 2000, więc niby fajnie, że jesteśmy na dobrej drodze, no ale fajnie byłoby też coś z tego zgarnąć, tak? W końcu to jest czwarta battle, więc tutaj przydałaby się odkutka. No na tę battle trochę ksiana poszło. A tej ledwo co, czyżby ta się zwróciła? No zobaczmy, jeszcze nie zapeszamy, bo zaraz dostanę kuźwa jakimś potężnym skinem od oponenta i tyle będzie z mojego gadania. 2000 przewagi, zgarnę to tym fuel injectorem. No ale to bez szału, no. 17 koła. 17 koła, zdarza się i tak. Sprzedam to sobie, ale to tylko i wyłącznie po to, że tutaj widziałem coś ciekawego. A tym czymś ciekawym była ta bitwa za 40 koła na 18 skrzynek. Tworzę zatem podobną takową battle. Kurde, ale że na dwóch graczy ty? Dobra, 2 na 2 chociaż, co? I underdog, bo teraz gadałem, teraz oczywiście underdog latuje. Musimy sobie wrzucić Derboro, czyli troszeczkę tutaj się zapożyczyć, żeby taką battle zorganizować. 77% moje. Tetę. Ostatnio po co te wygrałem, czy teraz tetę. Mam nadzieję, że nie będę na tym stratny. Gramy underdoga, bo wcześniej mi siadło, więc teraz mam wrażenie, że może mi nie siadać. Czekaj, co? Czekaj, kuźwa, co to jest księdza 2400? A tu poleciał Ładeset Hydra za 10 koła. Ale oprócz tego poleciał Sztyleta za 3 koła i M9 Doppler za 6 koła. What the fuck? Kuźwa, było grać klasyka jak quest, no. Dobra, 15 koła różnicy. Jeszcze jest 14 skrzynek, to jest do zrobienia, tak? To jest do zrobienia, 7 koła. Okej, okay, ta bitwa jest nagrzana fest, umówmy się. Już teraz widzę, że zwycięzca to wychodzi na plus, już teraz, bo widzicie ilu otwarciach. A jeszcze tutaj są trafiane gamma dopplery, są trafiane fejdy. I już naprawdę niewiele brakuje, tylko 2000 różnicy. Jeszcze to nie w tym otwarciu. Jeszcze nie teraz, ale już się naprawdę zbliżamy. Już jesteśmy fest blisko, 1600 zł. Oh shit, dople za 7,5. No dobra, no to tym razem się oddalamy dla kontrastu, żeby nie było tak cudownie pięknie i tak dalej. Ich X-ray, no ale słaby X-ray, albowiem well worn, no w innym stanie by się trochę gadka zmieniła. No już wcamy karambita tajgry tufa, co ty robisz kuźwa, Szymek, weź się ogarnij już no. I sam uzgadnął 36 koła sam z siebie, nie? I Midnight Danger za 5,5 koła. Fajno, 7000 do zrobienia. 6 skrzynek, z czego 4 to case hogi, a 2 to pigloty. Proszę, teraz, żeby mi coś poleciało, tam Owl przeleciał, Deset Hydra, no takie właśnie skiny potrzebujemy, ale też nie jest źle, spokojnie. 5000 jeszcze. No dobra. Dwa ostatnie case hogi, proszę, dupnij im czymś, no. I Midman Danger dla nas. Ajajaj, chociaż tyle, że ten za 3 koła, nie za 5. Zawsze jeszcze jest pomyczek nadziei, no 6000. Okej, dwa karambity tajgę tu w ostatniej skrzyni. Let's fucking go, dwa ostatnie i wychodzimy na prowadzenie. Wychodzimy na prowadzenie, mamy 2000 przewagi. No, zmieniłeś tak kolej to skopia. Te rękawice nie napawają turbo optymizmem. Ale spokojnie, ostatnia skrzynia to jest 2000 zł różnicy. Czemu żeś tego bajoneta? Nie gadaj. Ja pierdzielę, ty śmieciu pieprzony, Szymon i sam kuźwa z kompanii wierzę. Oh. What the fuck, dlaczego? I samą kuźwa cię posyłało. Tym gamma dopplerem pieprzonym przegraliśmy. Ty już przegrano właśnie 2000. Nie wierzę. Jakby trafił sobie coś normalnego, tak? Coś za tysiaka. Nie mam pytań. No naprawdę kuźwa nie mam pytań. Wow. Wow. Dobra, oddaj chociaż tak, tak. 2-4, dajże coś zadycha, ja cię proszę. Świnio, dawaj. Kurde, to się jak oddało. No to klasycznie, wiecie, tu jest deal, że te skrzynie mi oddają, ale coś to jest niepisany deal między mną a tą skrzynią. Że mi oddaje, ale że jak już odda, to ja spierdzielam. Żeby tutaj... No i ten znowu bajonet w nie ręka, no. Ja pierdzielę, jak do tego doszło, no widzu, no lipa. No ale tak to jest, no nie zawsze... Dobra. Dobra, okej, okej. To już jest duża zaliczka, to już naprawdę jest fajny powrót. W porządku. Jeszcze coś jednego mocnego, dziękuję. Dobra, chyba w miarę się odbiliśmy.
W miarę się chyba z tego dobiliśmy, z tego co mam wrażenie. Proszę dopomóż. 1500. Dajże coś jeszcze. Tak z 3-4 koła by się przydało. Uważasz tego fejda WP. No dajże 4 koła, no daj. Dziękuję, 6 koła, zarąbiście. Dobra, sprzedaję to w pizdiet. Mamy oczywiście cashback, który możesz sobie odbijać na stronie, kiedy po prostu grasz. Pamiętaj, że jeżeli jesteś osobą pełnoletnią, bo tylko takie tu mogą grać, możesz sobie kliknąć w plusik, wybrać spośród wielu metod płatności, gdzie masz krypto, skiny, bliki między innymi i wpisać kodzik FIACO, który daje ci 10% bonus do doładowania i dwie skrzynie totalnie za friką. Więc nie ma lipy, nie ma wiochy. A my dajmy szansę, ok? Dajmy szansę, tylko teraz muszę zwiększyć borrowa i leć coś takiego. No nie chcę nic mówić. Nie chcę nic mówić, ale to by siadło po CT. To by siadło na klasyku. Tyle było zastanawiania się. No i cóż, no. Dobra, zobaczmy. Przypomnę, underdoga gramy, więc teraz trafiamy jak najmniej. 18 skrzynek przed nami. No tak jak ja WP tam leciały, to chociaż jedna by się przydała, żeby naszym oponentom poleciała. No to była naprawdę przepotężna bitwa, przecież z niej w sumie było 160 koła, nie? A to jest bitwa za 40 tysięcy. Z kosmos, naprawdę kosmos. No dobra. Spokojnie. Spokojnie jak na wojnie. Nie idzie aż tak na takim kopycie jak ostatnio, ale idzie dobrze, przynajmniej jest nasze. Chociaż tyle. On trafia kolejnego X-Raya i Twilight Galaxy. Spokojnie. 3000 przewagi, mam nadzieję, że to się utrzyma. No i Cula się utrzymało. X-Ray niestety kiepski stan. No i wychodzą na prowadzenie. No szczerze, nie spodziewałem się. O tysiaka. O tysiaka. Teraz jeszcze dodajemy im paliwa. Chyba kolejny tysiak znowu u nich na plus. No dobra, dwa sztyle to u nich, wyjdziemy na tym lepiej. No ale też bez jakiegoś turbo szału, nie oszukujmy się. 300 do zrobienia, przejmiemy teraz pałeczkę lidera, zdecydowanie. Nie, nie przejmiemy, what the fuck. Co tu się w ogóle stało? Byłem liderem, kuźwa, nie jestem liderem, jestem po prawej. Widzu, ja już, to jest moja ostatnia batla, naprawdę. Bo tu że gdzieś jest grubo, dobra, karami tigertów, uff, dobra, mamy prowadzenie. Mamy pałeczkę lidera o 3000, zawsze coś. Proszę, bez żadnych karambitów, bajonetów, gamma dopplerów czy innych awup. Naprawdę, Bati, ja cię błagam. No i kuźwa, żebym się nagadał i sam, żebym trafił karambita tigertufa. No i przeciwnicy na prowadzeniu. Okej, okay, M9 i bajonet autotronik, zarąbiście wam poszło. Let's fucking go, 6 koła, przewagi. Dobra, jeszcze dorzucają bajoneta dopplerka za 3000, super. 3 skrzynie do końca. Proszę, 300 wyróżnicy, błagam. Błagam, no nie jest wiele, no teraz trochę więcej, z dwa koła, proszę, żebym coś trafili. Jest potencjał. Nie, to się nie uda. O 600 złotych. Fiako se kuźwa trafił Prince'a, nie? Nie mam pytań. Pamiętaj przecież, żeby grać z głową oczywiście. Nie zawsze weź najlepsze przedmioty. I co? Widzimy się oczywiście już jutro. Pamiętaj o kodzików jako strona tylko dla osób pełnoletnich. Trzymaj się! Strzała!